No, co było, to już mamy porąbane. Tutaj na placu było czysto, bo już dwa Iweka, kolega znowuż mi przywiózł dwie wywrotki jakichś iglaków teraz, ale no będzie trzeba odkryć i tutaj dorobić do tego. Rębak też planuje zasilanie w hydraulikę przełożyć zamiast tej pompki, co on ma tam własny układ hydrauliczny. To tam wiecie, jednym paskiem jest pędzone to wszystko i te wałki wciągające no nie wyrabiają. I tutaj myślę, to jest powrót z rozdzielacza, a z drugiej strony mamy zasilanie na rozdzielacz tym wężem. Tylko że węże grubsze zrobię. Tam idzie, tam idzie. Tutaj jest pompa. To będzie pasek zdjęty. Na razie tej instalacji nie będę tam nawet oleju spuszczać. Węże po prostu muszę wymienić, że dwa długie węże pod hydraulikę ciągnika. To na pewno będzie dużo wydajniejsze. No i tu chyba, nie wiem, ze 150-160 atmosfer może tutaj jest, a z tego, a z ciągnika mam 203, no na pewno nie mniej jak 200. I normalnie dźwignią będzie na rozdzielaczu zablokowany, że będzie przepływ tutaj, no i sterowanie tą dźwignią będzie do przodu, do tyłu i stop, bo tutaj mówię, tutaj hydromotory nowe założyłem, a to nie ma tego, nie ma zbyt dużej poprawy. I też mówię, tutaj są dziesiątki węże DN10, a chcę zrobić, że no te tu zostaną, ale na ten nyple powymieniam, żeby były tutaj 22 razy 1,5. Jest gwint, ja nie pamiętam jaki to wąż, no takie tam jak w cyklopie, bo to te co są, ta na dziesiątki, na 3/8 węże tam już kilka tutaj było zmienionych, że to raczej nie wybuchnie, a jak wybuchnie, no to będzie wiadomo, że trzeba kolejne węże zmienić i popróbujemy wtedy te walce wciągające zasilić ciągnika z hydrauliki. Być może to będzie lepiej i sprawniej te wciąganie szło, bo tak to mówię, jeden się kręci, drugi stanie, raz górny, raz dolny, później wycofać to też ciężko, że przerobić trzeba. Dobra, idę to na komputer wrzucę. Dzisiaj jest wtorek chyba i dzisiaj chociaż jakiś jeden wałek do tokarki bym wstawił i łożyska mam. Pomyślę. Na herbatę idę teraz. Cześć.